Cześć, witajcie na kanale Rizzer w kolejnym odcinku Ark Survival Evolved, tym razem odcinek dedykowany poza streamem. Dzisiaj będziemy omawiać sobie event świąteczny, bo w tym roku event świąteczny jest naprawdę bardzo fajny. Wprowadza Mikołaja i dużo ciekawych prezentów. Mikołaj już był wcześniej, prezenty są ulepszone w tym roku i chciałbym wam je omówić. Przede wszystkim też zapraszam was na streamie, jak widzicie jesteśmy już tutaj dużo dalej niż odcinki na YouTubie, bo streamy toczą się swoją prędkością, a odcinki są później wrzucane, także jak widzicie jest duży już progres w grze. A jeżeli chodzi o Mikołaja, na przykład zobaczcie co lata obok mnie, mały pteras, i to nie jest pteras, którego sobie wykruliśmy z jajka, tylko to jest taki pteras, którego możemy sobie założyć i on będzie za nami chodził, tak jak na przykład Helena za nami lata, bo zakładamy go sobie w miejsce slota. Oprócz tego, że jest to taki efekt wizualny, to jest też dodatkowo użyteczny dla nas będzie, ale zanim to powiem, to jeszcze zobaczcie sobie jak wygląda, bo możemy założyć różne dinozaury, one wypadają właśnie z Mikołaja, na przykład możemy założyć Bronto. No tutaj cyk, wyłączymy sobie, zobaczcie, tak wygląda Bronto mały, no i on sobie będzie z nami chodził, wygląda fajnie. Do tego możemy sobie założyć trajka. Nie wiem ile jest tych gatunków dokładnie, bo nie sprawdziłem, ale mamy już dosyć sporo w bazie. Nie będę wam teraz wszystkich pokazywał, jeszcze tylko tak na Karno może fajnie wyglądać. Taki mały, wszystko jest z dużą głową, wyglądają jak takie figurki, co są teraz tworzone tam do różnych na przykład seriali, gier, które mają takie małe ciało i dużą głowę. Ja sobie akurat latam z Pterasem i teraz to co jest tutaj istotne, to to, że one mają swój exp, swoje doświadczenie. I jeżeli będziemy wbijać level, wbijamy level poprzez zabijanie alf, czyli na przykład Alfa Raptora, Alfa Karno, Alfa Reksa, to wtedy nawet nasza postać będzie dodatkowo zdobywała poziom. Jeżeli nabijemy na nim poziom, to też właśnie poziom dostaniemy my. Także można sobie w ten sposób bardzo fajnie wylewelować postać. Rzucę tutaj to co mamy. Zobaczcie jak jesteśmy już bardzo daleko, jaki progres gry mamy. Jak widzicie jesteśmy już bardzo zaawansowani. To wszystko będzie wrzucane na YouTube, te odcinki, bo byliśmy już we wszystkich jaskiniach, będzie boss i tak dalej. No i teraz tak, Mikołaj nam zrzuca prezenty. W tych prezentach znajdujemy między innymi, oprócz różnych przedmiotów, bo są różne przedmioty, znajdujemy też jemiołę i węgiel. Tą jemiołę i węgiel musimy zanieść do Gacha Klausa, czyli do Gacha Mikołaja, który gdzieś tutaj powinien być, bo on się spełni na całej mapie losowo. Jest ich dosyć sporo. Tylko trzeba po prostu sobie odpowiednio poszukać. One niestety są, to nie jest NPC, więc są zabijane też przez dzikie stworzenia, więc mogą nam znikać. Tu, o, jest tam jeden. Tam jeszcze w Red Biomie kilka było. Jeżeli gracie na singlu, to żeby wam się one porespiły, to będziecie musieli sobie po prostu wyczyścić całego respa, najlepiej komendą Destroy Wild Dinos, tak? To wtedy wszystkie nowe wam się po prostu porespią stworki. Tylko chcę tutaj wybić wszystko dookoła, bo będziemy potrzebowali trochę czasu, z minutę ze dwie przy tym Gacha Klausie. Zobaczmy sobie tutaj, zeskanujmy, czy nic już nam nie zagraża. Dobra, chyba jesteśmy Gucci. Jesteśmy Gucci, także siadamy. I teraz bierzemy nasz węgiel i naszą jemiołę. Najlepiej podobno wrzucać jest w dużych ilościach, czyli od razu wrzucę wszystko. I wtedy jemu się tutaj ten kryształ będzie tworzył. My go oczywiście nie oswajamy, nie wiem czy można go oswoić, ale chyba nie możemy go oswoić. O, i zaczyna się tworzyć kryształ. No i za chwilę będziemy go podnosić i z tych kryształów właśnie im więcej wrzucimy tych tej jemioły, tego węgla, właśnie on chyba zużywa 10 na raz najwięcej, nie wiem czy 100, bo nie sprawdzałem, ale im więcej zużyje, tym będzie szansa na lepszy przedmiot. No i musimy poczekać aż on to wszystko sobie przetworzy. Niepotrzebnie tamten jeden wrzuciłem. Mogę jeden sobie odjąć. O, jeden sobie odejmę. Teraz zjadł 10 tych jemioł, także o, wyjmę dwie, żeby później mu wrzucić z zapasem. Otwórzmy pierwszy prezent. Mamy flakowe rękawice, 160 armora, także faktycznie niezły przedmiot. Oczywiście są też lepsze. Już nie pamiętam, co wczoraj zluciłem, ale było nieźle. Zobaczmy drugi, jeszcze dwa będą. No i mamy takie ciastko, które daje dinozaurom plus 5 movement speeda i chyba zależnie gdzie użyjemy, może też go pokolorować, widzicie tutaj na różny region, czyli forest coloring, tan coloring, silver coloring i tak dalej, więc możemy sobie nasze dino po prostu wyróżnić, tak? Więc to jest też spoko i nie wiem na ile daje ten movement speed, zaraz użyjmy sobie na tej Argentiwie, to na naszego, o i zobaczymy też jak się kolor zmieni. Ja tutaj jej dam... A to jest... Kurczę, to nie moja Argentiwa. Tylko Rica, z którym gram na streamach. Ale dobra, to w sumie dodamy mu ten... Dodało te 5% movement speeda? No nie zwróciłem uwagi. Zaraz jeszcze jedno ciastko użyję, mam w bazie. Ale pokolorowało fajnie, zobaczcie, świąteczne. W ogóle ten event też sprawił. Tu jest kryształ, już chyba ostatni. Chociaż tam coś jeszcze mu wisi na plecach, się świeci, także zobaczymy, czy jeszcze jeden wypadnie. Wprowadził różne, pokolorował różne dinozaury na mapie. I tak jak tam widzicie, na przykład Diploma, takie czerwone kolce. Są różne dino pomalowane na... Tutaj musimy uważać, terrorbirdy już. Na czerwono, na zielono, tak różne schematy kolorów. Tak jak właśnie Gacha, albo na przykład o, Dimotrodon tam lata taki pokolorowany. Dobra, uciekamy. Już niestety, ale Gacha zostanie zabity. On już nie zrzuci nam kryształu chyba. Już by zrzucił, gdyby było. I możemy sobie je oswoić i jeżeli grać na przykład na oficjalnym serwerze, no to warto, tak? Bo sobie można później wyróżnić i prawdopodobnie będą wysokie ceny za takie dinozaury, no bo dino można sprzedawać, tak? Na serwerach. I jak widzicie, są tak pokolorowane. Tak może jeszcze dodam, bo na początku nie powiedziałem, może nie wszyscy wiedzą, że to nie jest mod, tylko to jest event świąteczny w grze, który jest co roku dodawane do gry, także to będzie na serwerze u każdego po prostu zrobione. Poczekajmy jeszcze na Mikołaja, chcę wam pokazać jak te prezenty się podnosi, tylko że Mikołaj dopiero pojawia się o 24 w nocy i on będzie sobie przez jakiś tam czas latał i wyrzucał prezenty. Zapomniałem jeszcze dwa prezenty wam pokazać. Mamy prezent i mamy Terrorbirda, o kurde, Terrorbirda mamy. Nienawidzę terror birdów, ale możemy zobaczyć jak wyglądają. Czemu ja mam tak mało życia? Nie wiem czemu tak mało życia mam. Nie widziałem, może jakaś temperatura była czy coś. Jakoś tak bardzo dziwnie. Dobrze, i mamy też do tego właśnie prezenty. Sobie może zdejmę ten karabin, żeby nie marnować amunicji. Które mogą służyć jako dekoracja. Ale możemy też je otworzyć. No i tutaj dostałem, co prawda, tylko jemioła, 10 tacza, 10 fibera, więc to bardziej jako dekorację warto użyć. No ale jakby, tak jak widzicie, można coś takiego sobie użyć. Zobaczmy Terrorbirda. O, Terrorbird. Jest mały Terrorbird. Aha, dobra, wiem co jeszcze wam pokażę w takim razie. Znajdźmy jakąś alfę. Najlepiej Raptora, żeby nie było za ciężko. I spróbujemy go sobie zabić. Cyk. Wiem, że tutaj jest w pobliżu Raptor, który ma 120 level, ale nie dałem rady go zabić. Trochę był za mocny dla Argentiwy. Także ja zaraz poszukam i do was wrócę. I tak mam jeszcze czas do północy. Znalazłem tego Raptora. Najpierw go biję z karabinu. Oho, albo i nie. Bo zaraz tu zginę. Dobra. Dobra, udało mi się. Jesteś na pasyw? Dobra, jest na pasyw. Bo on ma, wiecie, dużo życia. A mocno bije, także sobie będziemy tutaj uważać. Ta Argentiwa tak kiepsko zaparkowana jest. A w głowę wchodzi 3 razy większy damage. O, idzie. Idzie, ale Ja pierdziu, głupi nie jest, skumpaniec. O, dobrze, dobrze. Okej. Muszę też sprawdzać, ile ma życia, żeby tą Argentivą go zabić, to może ona jeszcze chociaż z jeden level by dostała. Ona już jest wykokszona. Psz, ty kurde, no. Gdzie on mi też armor mocno psuje. Ja chyba musiałbym wyżej ewentualnie wejść. Dobra. O, okej. On już wcześniej go trochę obiłem. 10 tysięcy HP mu zabrałem, no ale musiałem wracać, bo Argentavis już miała prawie że deda w głowę, żeby mu, wiecie, trafić. Kurczę, szkoda mi tej amunicji trochę. Jak tak nie trafiam. Jezus, jak on biega, no jak szalony. Jeszcze ta... Ajejku! Dobra. Oh man, oh man, oh man. Jaki on jest szalony, kurde. O Jezu! Normalnie zaraz tu wezmę i zdechnę, no. Czemu mi nie działa? A, bo się baguje w nim. No tak, zapomniałem, że ta gra jest zbagowana. Muszę wsiąść na Argentivę, bo zaraz będzie lipa. O, już mi zniszczył coś, pewnie buty. Ej, kujku. Dobra, już go dobijemy po te 100. Zaraz się zdenerwuję po prostu na tą grę. Dobra, jeszcze tysiak. Niestety nie widzę, ile Argentavis ma życia, ale powinno się udać. Może coś wypadnie chociaż? Dobra, mamy to. Jakaś kusza wypadła, ale prymitywna, także nic ciekawego niestety. No i dobra, i zobaczmy teraz tak. No, Argentavis dostała levele, bardzo fajnie. Ale ty dostałeś też... Tylko 6000, naprawdę? No to wam w takim razie niestety nie udało mi się pokazać. Byśmy musieli pójść na jakiegoś Alfa Reksa, może dałby więcej expa. Jestem zdziwiony, że tak mało expa dostało. Argentavis dostała dużo więcej expa, czyli te... Czyli niestety, ale te levelują dużo, dużo wolniej. To jeszcze tutaj dam ciastko dla tej Argentavis, zobaczymy co... O, jeszcze ten moment speeda je dodam. 57,5 ma, uwaga. Nie ma tego movement speeda więcej. Jest pokolorowana, ale tego movement speeda nie dostała. Pokolorowana jest tak samo jak tamta, bo użyliśmy w tym samym regionie. Gdybyśmy polecieli gdzieś indziej, to zależnie od regionu ten kolor by pewnie troszkę inaczej wyglądał. Czekamy na Mikołaja. Ale zobaczcie, w prawym górnym rogu jest coś takiego. To 24 godziny. Chyba że ten efekt po prostu występuje faktycznie na 24 godziny i po prostu, jakby to powiedzieć, nie dodaje do statystyk, tylko tak ogólnie po prostu jest ten movement speed dodany. No i za chwilę jest 24, więc już zaczynamy, bo chciałbym wam pokazać komunikat, żeby na pewno ich nie przegapił, chociaż przegapić jest raczej ciężko. I będziemy go zaraz wypatrywać, jak gdzie tam na horyzoncie on jest. Tu możemy sobie sprawdzać czas, jakby ktoś nie wiedział. To jest w tym miejscu między innymi. Także jeszcze 2 minutki. No i on się pojawił, jest taki ho 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 i na górze jest napisane, że Raptor Klaus się pojawił. Tym razem niestety nie było, bo miałem... taką kamerę dookoła włączoną, tam jest czerwony zrzut, to będę musiał po niego polecieć. I teraz, żeby takiego Mikołaja sobie upatrzeć, no to trzeba będzie trochę polatać po mapie, bo on nie jest widoczny z każdego miejsca. Możemy sobie wyłączyć w sumie teraz tą lunetę, ja też... O, dobra. Prawdopodobnie Mikołaj jest tam. bo on jak lata, to zrzuca prezenty i te prezenty się właśnie świecą na taki żółty kolor. Jak będzie więcej prezentów, to wtedy będzie łatwiej to ogarnąć. Tam widzę, że już są dwa takie. To też niestety mogą być gwiazdy, które tak wyglądają. Także zaraz tam podlecę i zobaczę, tylko szybko po ten zrzut polecę. Ty co, najpierw olejemy ten zrzut, chociaż czerwony to może być fajne, mogą być fajne rzeczy. I tutaj już widać, że tych prezentów jest więcej. No, będziemy zaraz je podnosić. Chyba różne mogą, różna liczba prezentów może być. Raz podniosłem 3, raz było 5. Mikołaj wygląda tak, jak tutaj widzicie. Zaraz do niego podlecimy z bliska. Kiedyś już wam pokazywałem ten event, bo to jeszcze... To już od dawna jest dodane do gry. Niestety ciemno jest i mgła, także będzie trochę lipa, ale podlećmy do tego ziomka. Muszę też patrzeć na staminę, ale chyba powinno się udać. Tu widzicie już prezenty z góry. Niestety mogą też wpaść do wody niektóre i w sumie nie wiem, jak tam z tej wody się podnosi. No on, niestety nie dolecimy do niego, on lata... Kiedyś można było do niego podlecieć chyba. On niestety lata za sufitem mapy, także nie możemy go sobie z bliska zobaczyć. Ale możemy te prezenty sprawdzić, także lecę w ich stronę. Jesteśmy obok prezentu, tam w wodzie nie widzę już tam tego prezentu, więc on chyba zanurkował i teraz by było ciężko go podnieść. Poczekajmy, aż ten tutaj opadnie, sobie zobaczymy go. Prawdopodobnie można też wejść na przykład grappling hookiem na to i szybciej podnieść, no bo tutaj wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Prezenty są tylko dla jednej osoby, która podniesie. No dawać, dawać. Niestety on jeszcze musi trochę poleżeć, żeby można było go podnieść. Niestety trodony też tutaj chcą dostać prezenty, także musimy uważać. Dobra, jeszcze Dilo. Udało się już wszystkich pozbyć. No nie, tu jest jeszcze zgraja. No, come on. Nie mamy tu czasu na was, bo więcej prezentów jest. Zaraz one też znikają, one są oczywiście czasowo położone, a później ciężko je będzie znaleźć, więc lepiej jak jeszcze one lecą sprawdzać. No jakoś dziwnie nie mogę podnieść, tak jakby był zbagowany. Być może... Czekajcie, mogę dzidą? Nie mogę dzidą. Tak jakby był... O, nie mam siekiery, była siekiera gdzieś. Prawdopodobnie przez to, że jest w kamieniu. Bo one mogą spaść w różnych miejscach. Ten Mikołaj się respi tak losowo, że... O, i teraz możemy podnieść. Jak widzicie, szybko mu spada ta... Zaraz zrobimy sobie podsumowanie, co tam powypadało, tylko muszę szybko tu w górę wlecieć, gdzie ten Mikołaj leciał, zobaczyć. Żeby jeszcze ewentualnie... Te prezenty lecą cały czas w jednej linii, więc w jednej linii można latać i je podnosić. I najlepiej sobie policzyć... O, tam jest, widać daleko. O, więc najlepiej latać cały czas w jednej linii i policzyć sobie, ile tych prezentów spadło. On za każdym razem, jak zrzuca prezent, to jest te takie ho, ho, ho. Więc trzeba na to zwracać uwagę. Od razu szybko przerzucam do Argentiwy rzeczy, bo tutaj niestety leci też dużo fundamentów, takich ciężkich struktur. Także trzeba na to... No tutaj też widzicie, jest w kamieniu. Trzeba na to zwracać uwagę. O, dobra. Najważniejsze dla nas to jest ta jemioła i węgiel. Teraz tak, w którą stronę dalej mam lecieć? Jeszcze chyba ze dwa będą prezenty. Czekajcie, czy ja lecę, wiecie, tam mgła i kurczę, ja nie wiem teraz, w którą stronę ja lecę. Dobra, powinienem lecieć w tą stronę. Także lecę i sprawdzam wszystko. Dobra, niestety kilka prezentów nie zdążyłem podnieść, one bardzo szybko znikają, więc trzeba się śpieszyć. Trochę przypadło, podniosłem, słuchajcie, 3. I z 3 mamy też bardzo fajnego lota. Mamy tutaj jeszcze Owisa takiego małego, tu jest Karno. No i prawie wszystko z tego lota, czyli są bronie, są narzędzia, Mamy tutaj też trochę węgli, trochę jemioły. Węgle dużo ważą bardzo. No i właśnie najważniejsze, żeby tego jak najwięcej nam wypadło, bo możemy sobie po prostu jeszcze tam do gachy ewentualnie z tym pójść. Ale też jakieś tam siodła, tak, kusza chyba, nie wiem czy te chitynowe. Na pewno wypadły te gili armory, bo też podniosłem jeden kryształ wcześniej. Także widzicie, opłaca się zbierać. Niestety też na serwerach, gdzie jest dużo osób, to będzie duża kłótnia o tych Mikołajów, bo rzeczywiście są fajne rzeczy, a w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału, powodzenia z polowaniem na Mikołaja i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam też na streamy z Arka, które odbywają się od wtorku do niedzieli, poniedziałki wolne. Do zobaczenia i cześć!